Uczymy się wstępu do 10 sfirot. 75 punkt, to się znajduje na 777 stronie prac Balasulama. Można to, można zadawać pytania. 75 punkt, prace Balasulama. I tak jak rozpatrywaliśmy w tym 50 punkcie zależna miłość i druga niezależna miłość. I w każdym z nich są jeszcze dwa rozwidlenia i są cztery rodzaje miłości. Dlaczego mówimy miłość? Dlatego, że nie dochodzimy do tego od razu, do miłości. Tak czy inaczej, to jest na drodze, gdzie przybliżamy się do miłości. I doszliśmy. Czytamy 74. 74 punkt. Wszystkie te cztery stany miłości między człowiekiem i jego bliźnim i działają w ten sam sposób między człowiekiem a Stwórcą, a to, co dochodzi do chodzi o miłości do Stwórcy, jest to jak łańcuch. Nie można dojść, być dostojnym do momentu, kiedy człowiek nie będzie na pierwszym poziomie zależnej miłości i dopiero wtedy, jak będzie dostojny w całości tej miłości, ten pierwszy stopień będzie przyczyną tego, że będzie mógł wejść na drugi stopień, a potem jak już będzie godny do drugiego stopnia, dojdzie do końca niego, to będzie przyczyną, dlaczego będzie mógł przejść na trzeci stopień. Trzeci stopień będzie przyczyną czwartej i do wiecznej miłości. Co to znaczy, że on się buduje, że się rodzi? Nie ma takich rzeczy, które są na świecie, które nie pozwalają w trzeciej stadium z pierwszego, powinien przejść przez pierwsze stadium. Ale całe przejście, które jest między pierwszym, drugim, kiedy dochodzę do drugiej, widzę, że jeszcze, że jest trzecia. I do tego w ogóle nie wiedziałem. Nie przedstawiałem sobie, że jest takie zjawisko. Kiedy zaczynam jeden etap, ten, który przeszedłem, na tym etapie, małym etapie, przeszedłem drogę od Malchut do Keter i teraz Keter wyższego rodzi Malchut niższego, czyli Hiseron następnego stopnia. Na drugim stopniu przeszedłem od Malchut do Keter. Keter to jest, rodzi Malchut bardziej jeszcze wyższej z tego stopnia, a do tego jeszcze nie wiedziałem o tym do tego czasu. Dlatego, że wyższy poziom to jest tak jak roślina powinna wiedzieć, co to znaczy zwierzę, a zwierzę powinno wiedzieć, co to znaczy człowiek. To jest niemożliwe. To jest przerwanie, totalne przerwanie między stopniami. Wiem, że wyższy stopień w odniesieniu do niższego stopnia to jest iskra, która przerywa się z wyższego stopnia do niższego stopnia i buduje tam keter. To jest litera jud. Tak jak w naszym wszechświecie była jakaś iskra, która się wyrwała, nie wiadomo skąd i jak, i stworzyła cały wszechświat. To jest jeden stopień, cały nasz wszechświat. Dlatego mówię, że oni i że się budują jedna na drugiej, jedna rodzi następną i zaczyna się poród Hisaronu. Na razie, dopóki się otwierają te rzeczy. Doszliśmy do tego, że mamy cztery poziomy miłości do Stwórcy. No i co? 75 punkt. I w związku z tym powstaje pytanie, jak człowiek sobie może przedstawić sobie tą możliwość wejścia na pierwszy stopień do miłości do Stwórca, która jest pierwszym stopniem zależności, która otrzymuje wielkie napełnienie od ukochanego, jak nie ma nagrody w tym świecie za przykazania. Jeżeli ta miłość jest zależna, no w czym ona jest zależna, od czego jest zależna? No jeżeli da mi wszystko, niech ja zobaczę, na ile mnie kocha i wtedy ja go polubię. Na ile zrobi mi, na ile, czym więcej mi dobra zrobi, tym bardziej go pokocham. To jest egoistyczna miłość, czy nie?
Czy chce odczuć do niego miłość, ale dlatego potrzebuje tego, żeby się otworzyła dla mnie jego miłość do mnie. Tu jest zależność. Nie mogę kochać, jeżeli nie pokazują miłości. To nazywa się miłość zależna. A niezależna miłość, powiedzmy, nie otwiera mi się, nie pokazuje mi, że mnie kocha. Czyli albo pokazuje mi, wszystkich kocha oprócz mnie. Albo kocha wszystkich oprócz mnie, a mnie nienawidzi. I nie patrząc na to, ja go kocham. Tak? Czy jest to możliwe? Zobaczymy. A tym bardziej, jak wyjaśniało się, każdy człowiek jest w obowiązku przejść przez dwa pierwsze stopnie kierunku ukrycia twarzy. To znaczy, że w tym czasie, czas zakryty za twarz Stwórcy, czyli czas Jego dobra, czyli dobry, robiący dobro, i dlatego ludzie odczuwają cierpienie. Jednak wyjaśniło się, że zajęcie torą i pracą, tą w wyborze, jest głównie przeprowadzana w ukryciu. W takim wypadku jak człowiek może sobie przedstawić, że jest dostojny drugiego stopnia w zależności do miłości? To znaczy, że sam początek do dzisiaj ukochany przynosił mu tylko o same dobro i nigdy mu w niczym nie zaszkodził. Już nie mówiąc o tym, że jak człowiek może sobie przedstawić, że będzie już dostojny dojść do trzeciego czy czwartego stopnia. Czy to zrozumiałe, czy nie? Pytanie. Co zrozumiałe? Tak? No, mówi tu, że całe zajęcie się miłością idzie tylko, prowadzi do zakrycia. To co znaczy, że nie mamy teraz wyboru? Co tu jest napisane? Że zajęcie torą i przekazaniami prowadzi się przez wybór w czasie ukrycia. A przecież my nie mamy wyboru. To jest tak, jak ty czujesz. Wszystko w odniesieniu do człowieka. Czy odczuwasz to ukrycie, czy nie? Zgodnie z tym, co Balasulam pisze, jest Twórca, czy nie? No co ty czujesz? Pierwsze ukrycie to wtedy, kiedy jest odkrycie. No ja nie pytam, ja pytam, co ty czujesz. Ty mi jakieś założenia tutaj opowiadasz. Co czujesz? Czujesz to, czy on jest, czy nie? Nie. To znaczy, że nie znajdujesz się w ukryciu. Nie czujesz, że on istnieje, nie czujesz, że go nie ma. Nie czujesz niczego. Poczuć, ukrycie, to znaczy, że coś jest ukryte przede mną. I w zależności, w odniesieniu mogę się pytać, dlaczego jest ukryty, co to jest ukrycie, w jaki sposób mogę go zdjąć. Może nie powinienem go zdejmować, może po prostu jeszcze bardziej się schować od niego, a może ja zacznę ukrywać siebie od niego i wtedy on się będzie otwierał, wtedy ja się schowam przed nim, nie samego siebie, tylko swoje pragnienie otrzymywać, swój egoizm, a całą resztę nie. Na przykład, jeżeli w moim sercu oswobodzę swoje serce z egoizmu w jakiejś części, a w drugiej części ukryję tam, gdzie egoizm rządzi, to ta część, która będzie wolna, w tej części będę mógł się zjednoczyć z nim, odczuć te odkrycie. Ukrycie to jest już początek pracy. Co mam dalej z nim robić? Dlaczego jest ukryty? W jakich warunkach? Mogę zdjąć ukrycie. Jeżeli ty mówisz, że on jest nieukryty, to znaczy, że go nie ma.
To co to znaczy? Jaki jest to przygotowanie? Jaki z tego pożytek? Przygotowanie to jest znajdowanie się w ukryciu. To jest czas działania przed wejściem w odkrycie. Także jeszcze do przygotowania. To jest przygotowanie do przygotowania. Także narysowaliśmy to. Tak? Tak, co to za czas, przygotowanie do przygotowania? Jaki z tego pożytek? Przybliżamy się do stanu, żeby poczuć to, że on jest ukryty. Czy możesz zapytać, co ja powinienem zrobić, dlatego, żeby odkryć to, że on jest ukryty? To ja pytam, kogo ty chcesz odkryć? Stwórcę. Co to jest stwórca? Właściwość darowania. Tak powinienem odkryć to, że właściwość darowania jest ukryta ode mną. Kiedy? Wtedy, kiedy będę chciał Jego, wtedy poczuję, że Jego we mnie nie ma. Jak ja to mogę zrobić? Z przyjaciółmi w grupie. I znowu przyszliśmy do tego samego początku. No, jeszcze proszę dalej. 76 punkt. Jednak zanurkowaliśmy w mętne wody i w gruncie rzeczy powinniśmy się podnieść naukę. Jeżeli nie może nam wyjaśnić, całe pytanie to jest, jak można dojść do miłości z ukrytym stwórcą. Ale nie mogę. Może nawet malutką jakąś drobiazg. To znaczy, jeżeli to będzie droga rzecz to dla nas, bo dzięki temu idziemy do przodu. Dlatego nie można otworzyć całego obrazu dla nas, ale troszeczkę taki z brzegu, urywek. Koniec tego sznurka. I dlatego wyjaśnić słowa mędrców, swój świat zobaczysz w czasie życiu. Światło swoje zobaczysz przy życiu. To trzeba zrozumieć, dlaczego zamiast tego, żeby powiedzieć światło otrzymasz w życiu, powiedzieli, że zobaczysz. Jeżeli chcieli błogosławić, to powinni błogosławić do końca, żeby człowiek doszedł i otrzymał jeszcze ten pokój w życiu. I trzeba zrozumieć, dlaczego człowiek ma patrzeć na swój świat w czasie życia. I jeszcze dlaczego postawili to jako błogosławieństwo na samym początku? To nam z tego, że zobaczysz swój świat w czasie życia. Nie utrzymać, nie poczuć, tylko zobaczyć. No ale tak powiedzieli, że to jest obowiązek. To jest już zapisane, że zobaczyć przyszły świat da nam to siłę i pozwoli nam to przybliżyć się do celu stworzenia. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, jak człowiek widzi swój przyszły świat w czasie swojego życia. Wiadomo, że materialnymi oczyma nie zobaczymy nic duchownego. Nie. A oprócz tego, dlatego, że wszystkie porządki początkowe od ich źródła stworzył Stwórca dlatego, że one są najbardziej pożyteczne dla celu, które jest od nich wymagane. Końcowe działanie w początkowym pomyśle. Zjednoczenie całkowite. I dalej rozpracowujemy, co potrzebujemy, żeby być w tym stanie. I włączając nasz stan od niecałkowitego w całkowite, tak nas Stwórca, tak nas zbudował, wszystko co tutaj mamy,
To jest dane dla nas, żebyśmy doszli do zjednoczenia. Dlatego wszystko, co jest w naszym, co jest w świecie, jest konieczne na 100% i bez niego nie będzie całkowitości. Oprócz tego to odczucie Stwórcy ma porządki, dlatego że wszystkie porządki od ich źródła stworzył Stwórca, dlatego że są najbardziej udane, żeby doprowadzić ich do celu, żeby człowiek mógł się zjednoczyć z nimi, dlatego że wszystkie działania Stwórcy są dla tego, które może je przeczytać, dlatego można zobaczyć, jak człowiek przedstawia spojrzenie na swój świat w czasie życia. 78 punkt i powiem Ci, że te widzenie przychodzi dla człowieka dzięki popatrzeniu w historię. Zgodnie z tym, co jest powiedziane, otwórz oczy moje i zobaczę cuda Tory Twojej. I o tym zaklina duszę, zanim wejdzie w ciało. I dalej, jeżeli cały świat powie Ci, że jesteś poprawnym człowiekiem, zostawiaj w swoich oczach grzesznikiem. To znaczy właśnie w swoich oczach. Zmysł jest w tym, że jeżeli nie jesteś godny tego, żeby zobaczyć Torę, uważaj siebie za grzesznika. I nie oszukuj się tym, że jesteś znany na całym świecie jako prawy człowiek. I stąd też zrozumiesz, dlaczego Mędrcy postanowili takie błogosławieństwo, że świat swój zobaczysz przy życiu. Dlatego człowiek nie jest dostojny tego, żeby wejść na stopień pewnego człowieka. Tu jest określenie, pełny czy niepełny, całkowity czy nie. Jak można dojść do tego celu, świat swój zobaczysz w czasie życia. Słyszymy jakieś określenia, ale wszystko, czy to jest zrozumiałe, co się zrozumiałe, co nie jest zrozumiałe, na tyle, co na ile to potrzebujemy do tego, żeby to wyjaśnić. Nie krępujcie się, możemy to jeszcze raz przeczytać. Nie ma problemu, żeby wracać i jeszcze czytać to jeszcze raz, wręcz odwrotnie. Słyszałem, że powiedział Pan, że my jakoś zrozumiemy kiedyś, dlaczego Balasuram napisał wstęp do Tesów, taki właśnie określony porządek. Wstęp jest opracowany na podstawie Chaima Vitala, do wstępu Chaima Vitala. Księga Wstępów dołożył do tego, że uważał, że to dla jego uczni, to im po prostu pomoże wypracować podejście do życia i do nauki Kabała. Uważał, że tu jest wszystko. W tym czasie, tak jak Chaim Vital napisał to na swoim poziomie. Bardzo ciężko. W tym języku, który był przyjęty wtedy wśród Mędrców, tam jest bardzo dużo takich ledwie zrozumiałych zwrotów, żeby zrozumieć ten język. Kto chce, to może poczytać, może przeczytać, co on pisał, ale myślę, że w Pesach będziemy się uczyć, będziemy mieli czas. Może się pouczymy właśnie wstępu Chaima Vitala. Tak. To, co chciałem poprosić właśnie w tym 76 punkcie, który wyjaśnia miłość Stwórcy w miłości do przyjaciół, czy może dać nam przeczytać porządek tego i dać nam określić, to prowadzi nas taką drogą. Na początku wstęp, co to jest, w czym jest sens życia, tory, przykazań i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ja Ci zacznę opowiadać, to na końcu nie będziesz pamiętał, co ja powiedziałem nawet w połowie. To nie jest skierowany na droga, to nie jest poprawna droga na początku. Na początku trzeba zrobić dokładną analizę tego. Jeżeli są zjawiska, trzeba je obserwować, które dzielą się na części i później widzimy
to, jak te części się odnoszą między sobą i odbieramy to, widzimy, gdzie można postanowić związek i razem skonstruować to i później już zaczyna się, staramy się zjednoczyć to wszystko w jeden, w jedną ideę, a tak od początku do końca nie. Dlatego to się nazywa od początku do końca i od końca do początku z wyjaśnieniami. Tak się powinno uczyć. Też myślałem, że trzeba, że wypada przeczytać, ale przede wszystkim, zanim jeszcze raz przeczytamy, jakby można było jeszcze zrozumieć te poziomy miłości. Później o tym mówi, że to jest, że tam powinien dla mnie jakąś otrzymać, jakąś drogocenne coś. To też niezrozumiałe. On nie daje trudności. On mówi, jak można podejść do miłości bez otwarcia Stwórcy. Dlatego jesteśmy, jeżeli przychodzisz do gospodarza i odnosi się do mnie z miłością, daje mi wszystko, to ja w swoim mogę się wyrobić odnoszenie jakieś się do niego. A jeżeli on jest ukryty, ta miara darowania i dobra jest ukryta, to jak ja mogę kochać kogoś, kto... Ja muszę mieć coś w odniesieniu do jakiego kilim. Ja powinienem w tym otwarciu, w przedstawieniu, w tym wyobrażeniu, że żebym mógł tam przeprowadzić tą miłość. Niezależnie mnie od tego, od czego zależna, a czego niezależna, co ja tam potrzebuję. Bez związku, jak ja mogę cokolwiek rozwinąć? Dla kogo? Tak po prostu w powietrze? Rozumiesz? Co nam w naszym... Ty nie pytaj siebie, jak ty możesz dojść do kilim darowania, czy to jest realne, czy nie. Jak możesz w ogóle dojść do tego? To jest... To nie jest w charakterze, nie w przyrodzie. To w ogóle nie jesteś ty. Ty nie pytałeś się nigdy, jak to można zrobić? Nie można, czy można dojść? To nie można dojść. To jest w ogóle absolutne. Jak ty, który zrobiony jesteś tutaj, możesz teraz żyć na podstawie molekuł silikonowych, albo z uranu, albo z czegoś innego. Może my zobaczymy życie, chociaż będzie podobny, będzie do mnie. Co to znaczy podobny? To może być w ogóle, możemy sobie to przedstawić, to może być coś, jakieś coś ulepione z czegoś. Ale te podstawy absolutnie nie będą nasze. To w ogóle nie będzie nasze. Także powiedz mi, jak możesz zamienić się? To w ogóle nie można. To w ogóle, jak myślicie, co można zrobić? No, a wyższe światło może. Co on może zrobić? W założeniu, że chcę, jak ja zachcę. Jak mogę zachcieć tego bardziej niż istnieć w tym stanie, w którym jestem. Nie czując, nie widząc, ja zaczynam od swojego egoizmu, jestem pragnienie otrzymywać. Jak mogę zabić swój egoizm? Mogę go zabić zamiast większego egoizmu. Z tym się zgadzamy, ale tak po prostu to nie mam sił. No gdzie jest trzecia siła? Nie ma. Nie można przyjąć jakiejś decyzji w jakimś kierunku. I dlaczego, z jakiego powodu przyjąć tę decyzję? I tutaj nam daje taką możliwość. Mówi, to jest piękna, mała jakaś rzecz, od której możesz zrozumieć, w jaki sposób możesz zamienić siebie i być taki jak Stwórca.
Na razie nie rozumiemy tego pytania nawet. No, myślimy, a ja i bogaty bawię się z tym, że co on mi robi. Jeżeli on jest bogaty, to jestem biedny. A jeżeli... I zaczynam się z tym bawić, zaczynam to wykorzystywać. Zaczynam kręcić palcem, on mnie kocha, ja mogę z niego zrobić, co będę chciał. To tylko zależy od miary jego miłości do mnie, to rozumiesz? Jak można zacząć odczuwać te rzeczy, które to, że lubi, że kocha, że daje, żeby mógł, że można z nim zrobić jakieś manipulacje, jeżeli może nie z nim, to z samym sobie jakieś manipulacje zrobić. To jest to samo, powinien być związek. A jeżeli jest Twórca ukryty, to w czym on się odkrywa dla nas? To jest w tym, że mogę wziąć jako tą cenność i dojść do wszystkiego z jej pomocą. No może byś w ten sposób postawił to pytanie. Chcecie to jeszcze raz przeczytać, czy nie? Tak, Moshe? Chciałem zapytać na temat ukrycia. Jeżeli ja poprawnie rozumiem, jak działa, jak robisz jakieś działanie, to rozumiem, że nie jesteś w stanie przeprowadzić go bez jakiejś wygody dla siebie. To znaczy, że Stwórca jest ukryty? Czy można tak powiedzieć? To znaczy, nie wiem, co mogę ci powiedzieć na temat ukrycia, ale jest tu dużo pojęć. Ja robię jakieś działanie w odniesieniu do ciebie. Mogę podejść do ciebie i pobić się. Możemy, że rodzice czasami biją swoje dzieci. No i jeżeli zaoszczędzisz klapsa, to zepsujesz dziecko. Trzeba postawić dziecko pod te prawo. Czy to jest dla jego dobra, czy nie? Możesz powinien pokazać mi miłości dla jego dobra, albo nie. To wszystko zależy od tego, czyjego dobra pracujemy. Może ty to robisz złe rzeczy i ukrywasz je, albo się ukrywasz i tak samo dobre rzeczy ukrywasz je, albo rozkrywasz. Wszystko zależy od tego, co ty chcesz, do tego chcesz dojść, to co ty pytasz, o co pytasz. Działanie, same działanie, nie mówi o niczym. Po prostu frontalnie powinno pokazać nam problem. Mówię o wewnętrznym działaniu, jak robię kalkulacje, czy jest taka możliwość przy założeniu, że zrobiłem to działanie jakieś wielkie dla innych i nie mam żadnej energii, żeby nie myśleć o własnej wygodzie. To się nazywa, że właściwość darowania jest ukryte przede mną, że Stwórca jest skryty przede mną. Ja mówię o wewnętrznym działaniu. Co to znaczy, że Stwórca jest ukryty przede mną? Ta kalkulacja jest ukryta przede mną? Stwórca ukryty to znaczy, że właściwość darowania, które się ubiera we mnie, przekazuje mi odczucie dającego. Nie tylko ja jestem dający, ale w tej mierze, w której doszedłem i pozwoliłem właściwości darowania wejść we mnie, daję dla samego dającego tą możliwość. To jest wyższy korzeń. To jeżeli jesteśmy zlani ze Stwórcą, to znaczy, że ja czuję Jego i czuję związek z Nim. Dwie rzeczy w zlaniu. Jest odwrotność i jest ja i On, czyli jesteśmy całością i jesteśmy zlani.
w czym jesteśmy zlani i w czym jesteśmy osobno. Jestem ja i jestem on, jesteśmy rozdzielani w materiale. Oczywiście, że ja jestem pragnienie otrzymywać. Pragnienie otrzymywać znika, nigdy nie znika. Zawsze może znajdować się po ograniczeniem. A cała reszta to jest zlanie się, zjednoczenie. Gdzie ta różnica się pokazuje? Jeżeli zrobię 100% ograniczenia na otrzymywanie, jeżeli w pełni, co zostało w tym właściwości darowaniu? Pierwsze ograniczenie, ukrycie. Zostało mi tylko jedno. Został mi tylko punkt, który stworzył Stwórca z niczego. Tylko ten punkt zostaje i dzieli to między nami. To nie jest dzięki mnie, to jest dzięki Jemu. Dlatego mamy tutaj bardzo dobry przykład tutaj takie ze strony stworzenia. To zrobi, a całą resztę zrobi Stwórca. Nie. Pragnienie otrzymywać. Nie wydaje mi się, że może zniknąć. I co dalej? I jakie są jeszcze odczucia po tym dalej? Nie możemy nawet o tym myśleć w tym kierunku. No jeżeli poprawnie rozumiem, jak mówimy o odkryciu, to znaczy, że ja odkrywam w sobie możliwość przeprowadzać działania bez jakiejś własnej wygody. Jeżeli mam taką możliwość, że odkryłem nagle właściwość darowania, właściwość Stwórcy, dlatego ty nie możesz, dlatego ta właściwość się musi w tobie urodzić i ty musisz zrobić to tak, zrobić tę kalkulację, jak możesz zrobić coś bez własnej wygody. I wtedy pojawia się ta siła, taka możliwość, że to ukrycie jest wtedy, jak ja nie mam możliwości przeprowadzić jakiegokolwiek działania bez własnej wygody. Czy dobrze to rozumiem? Tak. W ukryciu jest takie miejsce, gdzie, kiedy mówisz, że ja czuję, to zanim to czujesz, że jest dobry, tworzący dobro. To jest bardzo dużo stanów, blisko, dalej, czasami tak, czasami nie. Najwyżej, dlatego znajdujemy się w takich różnych stanach. One budują w nas odczucia upadków, zlotów i nagle tu się zlejemy, nagle jesteśmy w całości później, inaczej zupełnie. To jest wszystko po to, żeby na końcu nazbierali wystarczająco ilość odczucia, żeby się zjednoczyć. Pierwszy etap, jak ty czujesz, że ten punkt się znajduje w oderwaniu od ciebie. Panowie, nie mogę mówić o uczuciach. To jest na tyle zamglone, że tak w ten sposób nie będziemy, nie mówią. A czy można jeszcze o ukryciu zapytać? Można. Ze strony ukrycia, powiedzmy, mówią mi coś takiego, że istnieje taka właściwość darowania, którego ja nie odczuwam. Nie mam nawet właściwie, mogę tylko o tym czytać, nie mogę odczuwać tego. Nie, dlaczego? Ty możesz. To, czego ci nie brakuje, to znaczy zrozumienia tego, co to jest. Ale w czym jest mój brak? Postaraj się dać przyjacielowi, zobaczysz, na ile nie chcesz i wtedy zrozumiesz. Jeżeli ty byś otrzymywał tę właściwość darowania, co by się mogło wtedy stać? I postaraj się wtedy zrozumieć, czego ci brakuje. Ale to coś, co ja mogę sobie tylko przedstawiać w mózgu, a nie odczuwać. Jeżeli chcesz do czegoś dojść, ja chcę dojść do zjednoczenia z nimi. Dlaczego? No widzę, że oni są zjednoczeni, a ja nie. Jak ja mogę dojść do zjednoczenia z nimi? Nie chce mi się. Nie chce mi się. Nie mam mnie. Jest to pragnienie otrzymać i mam
co mogę utrzymać, to mogę przyjść i otrzymać. Ja słyszę, że oni coś robią. To wtedy albo ze wstydu, albo z musu się przyłączę, ale nie mam takiego pragnienia. Ale od tego, że zaczynam przez te jakieś różne rzeczy przybliżać się do nich i robić z nimi jakieś różnego rodzaju rzeczy i w ten sposób zaczynam odczuwać, na ile mi tego brakuje. Na ile mi brakuje, jeżeli bym to miał, to bym poszedł tam i zrobił to, a od tego już mi się buduje obraz darowania. Już bym zrobił tak, już bym w ten sposób jakieś działanie przeprowadził. Tutaj już zaczynam budować kli. Na ile by mi to było wygodnie. I tak w ten sposób przychodzę do Chisaronu. W ten sposób Chisaron bez Chisaronu. Nie zapominaj, że na każdy twój wysiłek odpowiada wyższe światło. I on zbudował dwa systemy. Chisaron przychodzi z całkowitości tutaj w Encof przez rozbicie do tego świata. Czyli każdy twój wysiłek, jak dziecko, nawet nie wiesz, co robisz. Dlatego, że on pod tymi drogami rozbicia przychodzi. Ty coś zrobisz, nie podoba się, nieistotne. On na to też wpływa. Ukrycie może się być odbierane jako odczucie bezsilności. Tak, to też może być tak, ale odczucie ukrycia to jest odwrotna strona światła. To robi światło. Zawsze mamy światło i kli. Jakie dwa kanały. Jeżeli jest ukrycie, to jest odpowiedzialny stan do tego. Skrycie to już jest dobry stan. To jak chcecie mówić? To właśnie ty w momencie ukrycia robisz, masz wolny wybór. Nie ma lepszego stanu niż ukrycie. Dlatego, że myślisz, że skrycie znika. Nie znika, nigdy nie znika. Jak to tak? Przychodzimy do odkrycia, a ty sam ukrywasz. Teraz on siebie skrywa, a później ty zaczniesz się ukrywać. On się otworzy, a ty się będziesz ukrywał. To będzie potem, jak ja już... No, krótko mówiąc, cały czas będzie ukryty. Ale mówimy, że światło znajduje się, że jest stałe, bez ruchu. To nie to, że się ruszy. To co się rusza, to nasze kli w odniesieniu do niego. To jak w odniesieniu do tego ruchu znajduje się ukrycie? Czy to można wyjaśnić? Nie, jeszcze nie można. Jeszcze nie dla ciebie. Jeżeli jest oderwanie od tego ruchu, jeżeli ty jesteś w odkryciu i chowasz się na tyle, na ile potrzebujesz otrzymać tego rozkrycia, żeby się ukryć. A co do tego czasu się dzieje, on się sam ukrywa. To ja nawet nie zaczynam się nawet przybliżać do niego. Nie mam ruchu. A mój ruch zaczyna się dopiero po tym, jak ja przeszedłem Marsom. To chcemy to, co chcemy powiedzieć? Po tym, jak ty przejdziesz Marsom, budujesz ekran i stopniowo budujesz ekran po to, żeby go odkryć. Na razie to ty, teraz to ty tylko pokazujesz pragnienie. Czyli nie mam ruchu w odniesieniu do światła. Jest. Twój ruch w stosunku do światła jest taki, że ty chcesz, żebyś miał ekran na światło. Kasia z Moskwy pyta. Jak człowiek może oddalić strach odkrycia Stwórcy? To ja tak czuję, że jeżeli ja jakąś odkryję, to dobrze mi nie będzie. Tak, to mamy. To jest problem naszego egoizmu, naszego złego początku. Tak, i właśnie z tej przyczyny, którą pokazuje Balasulam w przekazie, kiedy zły początek mówi, poczekaj, masz jeszcze czas, nie śpiesz się, nie, przyjdzie jeszcze czas, ale nie teraz, ty na razie jeszcze, to jeszcze można odłożyć. To jest zły początek. Tak, trzeba z tym walczyć. No co, pójdziemy dalej z tym, czy co? Aha, chcecie powtórzyć. No dobra, no to powtarzaj.
Z jakiego? 75. Punkt 75. Jest pytanie, jak człowiek sobie może przedstawić konieczność, żeby dojść do pierwszego stopnia miłości do Stwórcy, która jest pierwszym stopniem zależności od miłości, który otrzymuje bardzo dużo dobra od ukochanego i nie ma nagrody za przekazania w tym świecie. I tak jak się wyjaśniło, każdy człowiek jest w obowiązku przejść przez dwa pierwsze stopnie kierunku ukrycia. Który znaczy to, że w tym czasie on jest, Stwórca jest ukryty przed nimi, czyli świat jego dobra i dobro, które tworzy dobro, i dlatego ludzie odczuwają wtedy mękę i cierpienie. I jednak wyjaśniło się, że całe zajęcie torą i pracą wyboru właśnie odbywa się w czasie zakrycia, w tym czasie, kiedy człowiek może sobie przedstawić, że będzie godny drugiego stopnia miłości, to znaczy, że od samego początku aż do dzisiaj ukochany przynosił mu cudowne dobra i nie zrobił mu najmniejszego zła, nie mówiąc już o tym, jak człowiekowi wyobrazić sobie siebie, że będzie w stanie, będzie dostojny dojść do trzeciego czy czwartego stopnia, ale jednak wróciliśmy do tej przyczyny i powinniśmy zrozumieć, że tą drogocenność, cenność, i dlatego wyjaśnimy te słowa Nemców, świat twój zobaczysz przy życiu, a koniec twojego życia. To trzeba zrozumieć, że zamiast powiedzieć, że świat twój otrzymasz przy życiu, powiedzieli, że zobaczysz. Przecież jeżeli chcieli błogosławić, to powinni błogosławić do końca. To znaczy, żeby człowiek doszedł i otrzymał to w czasie swojego życia. A oprócz tego trzeba zrozumieć, dlaczego człowiek musi zobaczyć swoje życie w czasie swoje świat w czasie życia. Jeszcze postawili te błogosławieństwo na początku. I przede wszystkim trzeba zrozumieć, jak człowiek widzi swoje przyszłe życie przy życiu. Wiadomo, że materialnymi oczami nie jesteśmy w stanie zobaczyć nic uduchownego i nie ma też zmienia Stwórcy ani tych porządków, które były zrobione, dlatego że jest to źródło, które stworzył Stwórca po to, że są najbardziej potrzebne, czyli dla ich, z ich, jak jest powiedziane, wszystkie działania Stwórcy są dla tych, którzy do Niego idą. Trzeba zrozumieć, jak człowiek sobie może przedstawić widzenie swojego świata przy życiu i można powiedzieć, że to widzenie przychodzi do człowieka dzięki patrzeniu w Torę, które jest powiedziane, otwórz oczy moje i zobaczę cuda Tory Twojej, i zakrywa duszę, zanim wchodzi do ciała, nawet jeżeli cały świat mówi ci, że jesteś prawym człowiekiem, zostawaj w swoich oczach grzesznikiem, to znaczy w swoich oczach. To znaczy, zmysł jest w tym, że póki nie jesteś dostojny Tory, to uważa siebie za grzesznika i nie zabłądź, nie oszukuj się tym, że cały świat na ciebie patrzy jak na dobrego człowieka. Do tego czasu człowiek nie jest dostojny do stopnia prawego człowieka. Oren się pyta, co to znaczy, że człowiek powinien uważać się za grzesznika, zanim mu się otworzy. Niech spróbuje. Niech spróbuje poczuć się grzesznikiem. Alex z Berszewy pyta, co to znaczy, świat swój zobaczysz przy życiu? O tych rzeczach jeszcze nie uczyliśmy się. Nie rozpatrujcie tych pojęć. Nie wyjaśniałem na razie. Swoje życie zobaczysz przy życiu, tak powiedzieli Niemcy. Powinieneś dojść do tego, żeby zobaczyć swój świat.
to znaczy otworzyć, jaka duchowa forma pomoże ci i będzie ci cię prowadzić na drodze do odkrycia właściwości darowania. Czuć siebie grzesznikiem czy prawym człowiekiem, to też należy wyjaśnić. Co mamy z tego? To znaczy czuć się, ja jestem grzesznikiem. Ja teraz będę bił siebie w piersi i będę krzyczał, że jestem grzesznikiem. To jest wewnętrzne odczucie. Będziemy jeszcze się o tym uczyć. To jeszcze przyjdzie. Anton z Moskwy pyta, co to jest odkrycie oczu Tory? Otwarcie oczu Tory, to znaczy, że człowiek może robić kalkulacje w głowie ze swoim kilim na to, co robi, na to działa, czyli darowanie dla darowania, otrzymywanie dla darowania. Nie ma innych działań, co tu uczymy się. To jest otwarcie oczu w Torze, to jest przejrzenie, praca ze światem Chochma, też z Hasadim, no głównie to jest Chochma, oczy, wzrok, to jest światło Chochma, tak? Chciałem zapytać o przygotowaniu do kongresu Arawa. Zebraliśmy się wczoraj wieczorem na całym świecie. Zebraliśmy się w grupach, żeby określić te kryteria, jak można przyjechać na kongres. Jest jakaś analiza. Są takie dwie odwrotności w tym, które chcemy złożyć. Z jednej strony wewnętrzna część naszej grupy, którą chcemy otrzymać, tą siłę, ten przykład jeden od drugiego, podtrzymać jeden od drugiego, a z drugiej strony zrozumienie, że znajdujemy się w nowym świecie. Tak jak Pan powiedział, że cały świat wchodzi już w ten proces i mamy obowiązek, żeby przed światem, że powinniśmy odkryć się do świata. Jak można te dwie odwrotności zjednoczyć, żeby to było możliwe, a jak najmocniejsze, żeby się jeszcze z drugiej strony nie zamykać na siebie, żeby świat był ukryty przed nami. No tak, to jest problem, znaleźć środkową linię, jeżeli idziemy. Jeżeli pójdziemy wewnętrzną siłą, jakościową siłą, i jakość jest ważniejsza od ilości, to o tym się uczymy. A jeżeli mówimy o ogólnej masie, to czym bardziej, tym bardziej to idzie to przeciwko jakości. To jest odwrotna zależność światła w kilim. Jak powinniśmy się tu... co powinniśmy robić? Duże pytanie. Jak to rozstrzygnąć? Nie mogę wypowiedzieć. To wy powinniście postanowić. Są działania, które powinniśmy robić tylko zgodnie z siłą jakościową, a są działania, gdzie powinniśmy iść w sile ogólnej, sile ilości. Jeżeli mówimy o wygodzie, to tylko mężczyźni mogą zrobić, wychodząc z domu i dojść do czegoś. Dlaczego to? Dla kogo to wszystko? Czy tam dla rodziny? Przecież tam są dzieci, kobiety. Takie rzeczy też się dzieją. Wy podejmijcie decyzję na temat charakteru tego progresu. Wy to zróbcie, wy te decyzje podejmijcie. Ja nie mogę wam powiedzieć. I też powinniście ogłosić o tym dla naszych przyjaciół za granicą, że kongres będzie taki i taki. I że jeżeli może jak zrobicie kongres dla każdego, kto będzie chciał, to przyjdą tacy, kto nie przyjedzie, dlatego że liczą na małą ilość, która idzie do ataku. Powinni o tym wiedzieć wcześniej, bo czasu zostało mało. Są ludzie, którzy chcą przyjechać z bardzo daleka.
A może odwrotnie. Jeżeli ty odczuwasz, czy ogłaszasz, że idziesz tylko małą ilością na podstawie takich i na takich podstawach, przy takich założeniach i dzielisz się po prostu naszych przyjaciół na dwie części, to może właśnie to wezwie, czy tam czy prowadzi do dobrego rezultatu, czy nie. Powinniście to wziąć pod uwagę. I zostało wam bardzo mało czasu. Powinniście podjąć decyzję i ogłosić je dla wszystkich. Dlatego, że ludzie w zależności od tego będą postępować, czy przyjeżdżać, czy nie przyjeżdżać. I... כמה רוצה הלב לאסוף ולאגור על גבו של החמור אין אדם נבחר מהעולם הזה וחצי תאוותו וידו כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא הגלות והופך את הנסרה לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסרה לגלוי הלב חפץ תמיד לממש את הרצונות למלא את כל הגחמות כך ברא אותנו הטבע עם כל הרצונות והתכונות כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי ללו 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 הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי